Zdążyłem. Witam was wszystkich w kolejnym daily. Tak teraz robię te daily strasznie wyrywkowo, ale to dlatego, że inne rzeczy mam na głowie. A wczoraj dodatkowo jeszcze z moim bratem porządziliśmy strasznie. Dzisiaj będą testy. Czy ramen za to ramen nadaje się na kaca? Co gorsze, słyszałem przed chwilą cyna, że straszne kolejki już są. Oj, są. Może nie straszne, ale są kolejki. Do Ato Ramen przyszły nowe miski. Takie bardzo kawaii. Gdybym jeszcze znał japoński. Aż tak. Tak jest w środku. Ale też te fajne są te szare. Dla wielbicieli kotów. Pozdrowienia dla Sylwii. Raport sytuacyjny jest bardzo niepocieszający, bo zaczyna kropić, jest 3:30. Pogoda jakoś, nie wiem, nie fascynuje mnie za bardzo. Najwyżej się gdzieś przeniesiemy. Ale tak, ramen za to stawia na nogi, na kacu. Polecam. Tak samą drogą dla tych, co twierdzą, że Łódź się w ogóle nie zmienia, jest brzydko. Tutaj jeszcze niedawno był syf. Generalnie całość tego placu jest już odnowiona. I w końcu to jakoś wygląda, jeszcze tylko te chwasty mogliby powyrywać i posadzić kwiatki. Mój tramwaj! Mój tramwaj! A nie, to nie był tramwaj. Nie wiem dlaczego myślałem, że to 11. Źle z moimi oczami. Ale się tu nagrzało. Masakra. Dzień dobry. Witam ponownie. Już wam mówię o co chodzi, ponieważ wczoraj tak za dużo się nie działo, więc dzisiaj zrobimy vloga i wspominamy to co było wczoraj. Tymczasem ja przyjechałem na Lidla po samochód. Tak są właśnie przed chwilą. Jadę do domu, bo muszę się spakować ze wszystkim i jadę dzisiaj na wieś, ale jeszcze po drodze odwiedzimy Ato Ramen. Ręcznie trzyma. Dzisiaj generalnie jedziemy na wieś, ale najpierw sobie powtórkę z rozrywki, bo muszę coś zjeść. I tak, wczoraj też tu byłem, tylko w trochę innym stanie. Sytuacja tego typu, czyli pojedzone. W ogóle taka ciekawostka, właśnie usłyszałem, nie wiem skąd oni mu zabiorą, muszę się dopytać, bo usłyszałem u nich disclosure, więc połączenie ramenu, takiej zachodniej stylistyki, jak ten ramen bark na octce, który mieliśmy w Japonii, plus disclosure. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem wcześniej. Wczoraj jak wychodziłem, to była godzina, nie wiem, 15:20, to generalnie zaczął padać deszcz. Cały grill stał pod znakiem zapytania. No bo jak wiecie, mieliśmy mieć grilla na Stawach Jana wczoraj o 16:00. I już były takie plany, że zmieniamy lokalizację, przenosimy się, no bo grill miał nie wypalić, ale generalnie rozpogodziło się. Wsiadłem z dupą w astrę, podjechałem na te Stawy Jana razem... Przepraszam. Podjechałem na te Stawy Jana razem z gratami. Tam już 3 osoby czekały. No i stwierdziliśmy, że dobra, przestało padać, idziemy do Lidla, robimy zakupy. Pff, szybka akcja. I generalnie szybka akcja skończyła się tak, że kto oglądał live, to widział co się działo. Siedzieliśmy do 2:00 w nocy. No i tym samym rekord z tamtego roku, czyli 1:00 w nocy, został pobity. Ciekawe, do której będziemy siedzieć w przyszłym roku i oby pogoda równie dopisała. Tak samo jak wczoraj. Niestety zbyt wiele nie nagrałem, ale to co nagrałem, to teraz wam puszczę migawki z wczorajszego dnia. O, zielone. Dobra, ja lecę na tramwaj, a wy sobie pooglądajcie, co się działo wczoraj. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days.
transportowe stawy Jana. To jak gdzie ekspres? No, bez pauzy pojechali, nie? Jaki to ten dolot? Kierowca wyspany? Tego nie stwierdzam, tego to może być w daily. Nie rób mi kłopotek. No dobra, weźmy z piwa może, co? No. Że dobrze, co mówili, kurde, moje firmie, z alkoholi to. Saguaro stoi. No tak, właśnie, razem z Damianem są monstery. Wiesz, będzie ogłaszam ciebie mężem i żoną. Fy! O Boże! O, jaki okrzyk bojowy! Patrzymy na tu kur, czy wytonowana. Ja nie siedzę. Ta nie była przybetonowana! Dają radę! Kolego, ty miałeś, bo mi się coraz ciężej robi. No idę do tego autochopa, mówię wam, kurwa! Chuj na ostatnich minutach! Ławka z 15 przeniesiona? O! Akurat 4:30! No. Kamerzysta. Przepraszam bardzo, mam tyle samo na to. Damian niestety, nie? Niestety! Komuś zdeptałem. Witam was po raz, nie wiem który już, park koło mnie, koło domu. Dzisiejsze daily trwa, nie wiem, 3-4 dni, 5 dni, nie wiem, 3 chyba dni, ale mniejsza z tym. Obiecałem wam w ostatnim daily, że opowiem wam, o czym będzie ten kanał i czego on będzie głównie dotyczył, więc po całej tej zbieraninie przypadkowych ujęć z każdego dnia chcę przejść do meritum sprawy, czyli o czym będzie ten kanał. Mianowicie kanał będzie ogólnie o robieniu filmów i chciałbym się na nim dzielić moimi umiejętnościami. Może nie są one jakiejś światowej klasy, nie są może najlepsze, natomiast przez te 2 lata, bo to są już w zasadzie 2 lata, takie 1,5 roku intensywnej nauki na temat robienia filmów, montażu, filmowania i tak dalej, posiadłem dość sporą część wiedzy, którą chciałbym się z wami podzielić. Jest bardzo dużo kanałów, o których zrobię odcinek na pewno. Bardzo dużo kanałów anglojęzycznych, na których można znaleźć ogrom wiedzy, naprawdę ogrom wiedzy. Natomiast nie każdy zna ten angielski, zwłaszcza widownia starsza, która w szkole angielskiego nie miała. Kto miał czas na to, to się uczył, a kto nie miał, no to się nie uczył. Więc stwierdziłem, że zrobię taki kanał całkowicie po polsku. Może on nie będzie jakiś skazany na sukces, natomiast chciałbym zrobić poradniki na temat kręcenia wideo takie, które będą bardzo przejrzyste, zrozumiałe, łatwe w odbiorze i przede wszystkim krótkie, czyli nie będę się rozwodził po 20, po 30 minut nad czymś, tylko po prostu zrobię typowe poradniki, zaczynając od tego, czyli każdy ma, czyli smartfon, czyli jak kręcić smartfonem, jak montować obraz ze smartfona, jak go obrabiać za pomocą darmowych programów. Ja osobiście korzystam z Adobe Premiere, natomiast będę omawiał darmowe programy, takie najbardziej przystępne. Sam osobiście korzystam z DaVinci Resolve Studio, które jest typowym programem do color gradingu, czyli ogarniania kolorów na wideo. Natomiast ma bardzo rozbudowaną funkcję edycji samego wideo, więc daję radę i myślę, że na nim się skupię. Będzie dużo poradników do płatnego Adobe. Będzie sporo materiału na temat takich rzeczy, jak robić timelapsy, jak filmować, żeby obraz był stabilny, jak filmować do montażu, jak montować tak, żeby nie było widać aż tak bardzo tych cięć, jak używać muzyki, skąd brać tą muzykę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na dzisiaj kończę.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie z moją zieloną herbatą. Uzależniłem się w Polsce od zielonej herbaty. Niestety nie mają mojego aloesu. Kto oglądał vlogi z Japonii, ten wie, o co chodzi. Idę do domu montować kolejny odcinek, może zrobię jakiegoś live'a. Zostały mi w zasadzie 2 dni w Polsce. Nie wiem jeszcze, kiedy te poradniki najbliższe się pojawią, natomiast myślę, że będzie to góra tydzień, dwa, jak wyjdzie pierwszy odcinek. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy są już na tym kanale. Mam nadzieję, że profil tego kanału będzie wam się podobał. I nie, od razu jeszcze wyjaśniam na koniec. To nie będzie tak, że będą same poradniki na temat wideo. Kto kojarzy, to wie. Kto nie kojarzy, polecam obejrzeć, zajrzeć na kanał Petera McKinnona. To jest jeden z fajniejszych kanałów do nauki robienia wideo w tym momencie. I u niego koncepcja mi się bardzo podobała. Może u mnie nie będą to tylko vlogi i poradniki, tak jak u niego to jest, że czasami się pojawiają vlogi tych poradników. U mnie czasami pojawi się jeszcze jakiś materiał bardziej ambitny może, zobaczymy. Natomiast nie chcę się ograniczać do samych poradników, a codzienne vlogi z domu są o tyle problematyczne, że czasami chcę spędzić czas z rodziną, którego mam mało. Kto ogląda drugi kanał, ten wie. I znowu się rozgadałem. Miałem się żegnać, więc się żegnam. Trzymajcie się. No i co? Do następnego odcinka. Na razie.